Witamy w Instytucie Fizyki Jądrowej. Za nami widać budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice. Choć jeszcze pachnie farbą, to w środku już możemy przyspieszać protony. To one pozwalają nam badać, jak zbudowana jest materia, ale również pozwalają precyzyjnie leczyć raka. Sercem naszego centrum jest cyklotron, czyli urządzenie, które przyspiesza protony. To tutaj zaczyna się nasza historia. Jesteśmy teraz w najlepiej chronionym miejscu w Krakowie, w bunkrze cyklotronu. Przez te 5 metrów betonu nie przeniknie nawet najsilniejsze promieniowanie. Oto nasz cyklotron Proteus. Te 220 ton żelaza tworzy gigantyczną magnetyczną pułapkę na protony. Uwięzione w polu magnetycznym protony są rytmicznie popychane polem elektrycznym, podobnie jak niewielkimi pchnięciami rozpędzamy huśtawkę. Przyspieszone protony trafiają do jonowodu, czyli rury, z której wypompowano powietrze. Chodzi o to, by bez przeszkód, nie zderzając się z niczym, mogły trafić do celu. Pomalowane na żółto magnesy pomagają nam sterować protonami wewnątrz jonowodu. Protony kierowane są do stanowisk, gdzie leczeni będą chorzy na raka oraz do pomieszczeń, w których fizycy prowadzą swoje eksperymenty. To pomieszczenie służące do terapii nowotworów oka. Protony, wnikając w komórkę nowotworową, rozrywają nici DNA i powodują, że komórka nie może się już dzielić i ginie. Ponadto protony mają określony zasięg, który możemy sterować bardzo precyzyjnie. Musimy dokładnie trafiać w guz, dlatego pacjent jest unieruchamiany na tym fotelu przez założenie ściśle dopasowanej maski. Tak będzie wyglądało przygotowanie pacjenta do terapii. Pozycję pacjenta sprawdzamy za pomocą zdjęć rentgenowskich. W międzyczasie przygotowywana jest wiązka protonowa dopasowana do każdego pacjenta. Skończony zasięg wiązki i precyzja napromieniania czynią terapię protonową w wielu wypadkach skuteczniejszą od standardowego leczenia promieniowaniem, powszechnie stosowanego na świecie. A co z innymi nowotworami? Dla takich przypadków zostało zbudowane osobne pomieszczenie znajdujące się za grubą betonową ścianą. Zajrzyjmy tam! Jesteśmy w pomieszczeniu gantry do terapii nowotworów zlokalizowanych w dowolnej części ciała. Gantry to ogromna stutonowa mechaniczna konstrukcja, która wraz z jonowodem obraca się dookoła leżącego pacjenta. W ten sposób protony mogą dotrzeć nawet w najbardziej niedostępne miejsca ludzkiego ciała. Ponadto gantry posiada system aktywnego skanowania wiązki. Na czym to polega? Wiązka protonów jest znacznie mniejsza niż cały nowotwór, powiedzmy wielkości tego klocka. Dlatego przemieszczamy ją punkt po punkcie. Jej kierunek zmieniamy za pomocą magnesów. W ten sposób skanujemy całą warstwę. Następnie wysyłamy trochę wolniejsze protony, aby hamowały w płycej położonej warstwie nowotworu. Już po kilkudziesięciu sekundach cały obszar nowotworowy zostaje napromieniony. Szybkość jest bardzo ważna, gdyż zwłaszcza nasi najmłodsi pacjenci mogliby się nieco niecierpliwić. Ułożenie pacjentów sprawdzamy za pomocą zdjęć rentgenowskich na wysuwanych panelach. Obrót gantry pozwala nam wybrać najlepszą drogę protonów do nowotworu. I to wszystko z dokładnością do 1 mm. Całkiem imponujące, jak na konstrukcję gantry ważącą 100 ton. Wiązkę protonową można wykorzystać nie tylko do celów terapii protonowej, ale też do celów naukowych. Znajdujemy się w hali eksperymentów, gdzie na co dzień pracują fizycy jądrowi. Czego oni tak właściwie szukają? Energia wychodzących protonów jest za mała, byśmy mogli zaobserwować tutaj cząstkę Higgsa. Jest jednak wystarczająca, by zajrzeć do wnętrza jądra atomowego. Protony rozbijają jądra atomowe, a my, obserwując resztki takich mikrokatastrof, odgadujemy, z czego zbudowane są te jądra oraz jakimi prawami rządzi się mikroświat. Pokazaliśmy, że rozpędzane przez cyklotron protony pozwalają nam nie tylko wykradać tajemnice przyrodzie, ale również walczyć z nowotworami. Pierwsi pacjenci zawitają do nas już pod koniec przyszłego roku. Ponadto jest to miejsce do badań z zakresu fizyki jądrowej, inżynierii materiałowej czy radiobiologii. Więcej szczegółów dotyczących Centrum Cyklotronowego Bronowice można znaleźć na naszej stronie internetowej, a wszystkich zaciekawionych światem protonów serdecznie zapraszamy do zwiedzania centrum. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.